1,000 reals for those maps. That's what? £100 at most. How's a man supposed to become rich in these times with a miser like Torres running the world? Have you ever, worked on a plantation before? You know what I'm thinking? I'd like to see this observatory the governor's going on about. He said it were like a device that could follow people around and show where they were. A ludicrous idea. Imagine my wife with such an advantage over me. Imagine what a thing like that would be worth. Sell that to the right person and I'd be the richest pirate privateer in the West Indies. I'll catch you up, Bonnet. There's a sage in that house I must speak to in private. Hej, witam was, ja jestem Korgrims, a to jest gra Assassin's Creed 4 Black Flag. Kolejna misja, mianowicie teraz musimy się zająć Medintrycem. Tego ostatnio schwytaliśmy. Teraz musimy go uwolnić. Tu może sobie spokojnie przesprintować. Sprawdzone info. Tu będzie zaraz szedł ten gościu mój. Tu stoi jeden, co ten zaraz wyjdzie, o. Wiem. No chodź, żeś tu ten wapało. Szybciej. Przeszukujemy. Nie drży się. Bez darcia ryja. Następny. Tam jest jakiś koleś jeszcze. Mógłbym do niego dobiec, skoro się obróci. Tamten jeszcze idzie. Niech tu podejdzie tylko. Ja nie mogę, już tak blisko było. Żywa tarcza, żywa tarcza. Zabij drugiego. Dziękuję. Teraz muszę wycelować tylko i strzelić do tego koleśa. Nie rusza się, ziomuś. Przeładuj sobie spokojnie. Chciałem to zrobić po cichu, a oczywiście teraz już... Ja i po cichu to tak trochę nie za bardzo. I to tyle by było teraz szybko. Cyk. Koleżkę. I biegniemy sobie już tutaj do środka. Tam spokojnie wystarczy. Bo tutaj już się był mój checkpoint. Captain, piss off. Where is this sage? You set him free. I had nothing to do with that. Much as I wish I did. Take him to the ports. Send him to Sevilla with the treasure fleet. Oh, wait now! I delivered your treasures, didn't I? You did, yes. But you robbed us of Duncan Wallow.
I to by było tyle, ale oczywiście robimy dalej, bo 5 minut to taki trochę nie za bardzo czas. No i fajnie. A despicable display. This Tusspot is a ruined man, Caroline. Unfit for life on land, much less at sea. If he goes to the West Indies, it's you who'll suffer. Father! Father! Come, love. Up with you now. That old muckwood! He's wrong about me! I hope it's so. You believe me, don't you? Can you not see me? Standing out there on the deck of a ship that's sliding into port. And there I am, a man of quality. With a thousand doubloons spilling from my pockets. Like drops of rain. I can see it. Nasz Edward chyba ma syndrom Jacka Sparrowa, czyli straci statek, a i tak jest kapitanem. Ale nam pomoże teraz Murzyn. Ja nie wiem, czy to jest właśnie Adewale albo Adewale z dodatku Freedom Cry. Czy to nie jest on? Chyba nie. Przyklejmy się dość. Załatwmy ich tak po prostu. Nie, przeszukam sobie i broń podniósłbym. O właśnie, o był. Nie. Chciał to tam dropni. Zaraz, gdzie tutaj? Unlucky lad. No i fajnie. I po prostu mu kark skręcił. No i papa. Mamy swoje rzeczy i to jest dużo złota tak swoją drogą. I zdobędziemy w ten sposób kartkę. Swój statek. Od razu lepiej wygląda. Też mi się podobają te wszystkie efekty wody, to będzie po prostu super. I zgon. Ja bym chciał się tak jakoś w miarę szybko załatwić. Ty następny będziesz. Trochę zignorowałem kontrowanie i to było już złe. I papa. Teraz trzeba wejść sobie na sam szczyt, żeby zabić jeszcze gościa w bocie, nie winieć, a to jest na szczęście szybkie. Tu by było tyle. Skoczymy tak i zjedziemy sobie na dół i super. I teraz uwolnić jeszcze naszych towarzyszy przyszłych. Do przodu to sobie przyjmijmy jeszcze ten duży. Tak blisko statku, a tak daleko. O, teksturki się zniszczyły, ale fajnie. No, o. I to szybko. Boom. Come on, lads. If we're to drown today, it won't be here.
W ogóle, czy ktoś pomyślał, jakim musi być zimno w stopy? Bo to tutaj tak wiecie, śmichy, chichy, że sobie więźniowie na statku. Ale jakim musi być zimno w nogi, jak wodą morską zaleje? Choć w sumie to jest morze ciepłe, ale no... jednak bardziej głębokie. Jak Bałtyk. Bałtyk jest zimny jak cholera. Ten gościu jest głupi, bo on rzuca granatami. No i GG. There's a brig nearby just waiting for us to take her. W ogóle chyba ostatni odcinek to był, że się pożegnał. Nie pożegnałem, to wyciąłem. To podstawową ja to miałem jako dwa odcinki, dopiero później zobaczyłem, że jednak czas jest trochę krótki i zmontowałem to w jeden. Mam nadzieję, że to będzie czterech, a chyba jeszcze nie. Choć ten jest większy od tamtych, więc teoretycznie powinien być. Ha, zabić kogoś barkiem, super. Trybnięcie. Zginął poprzez trybnięcie. To będą aż chyba raczej wszyscy. I papa. Ale to jest fajne, jak się tak zabija po prostu. No i tyle. Tutaj wchodzimy na górę oczywiście już. I mamy swój statek, Kawkę. Tylko które pytanie to było? Ten. Ładny. Ja bym sobie wziął chyba trochę ten większy, ale... oczywiście, czemu by nie? Radnego. Nie chcę się już tam zabijać. Teraz będziemy płynąć w burzy. Chyba, tak. To będzie jeden z bardziej epickich momentów po prostu. Ja bym ich tak po prostu zniszczył trochę. Zasuwaj, mości panie. To będzie chyba jeszcze wielka fala. Ta strzałka określa chyba... wow. Określa chyba wiatr... kierunek, w którym wieje wiatr. W tym kierunku też płyną fale, ciężej się wtedy przedrzeć. Lecisz. Czekaj, nie... aha. Wielka fala, do niej musimy się ustawić dziobem, bo inaczej ona zniszczy. Albo zada duże obrażenie, nie pamiętam. A to jest epicki moment po prostu. Taki wszędzie cyklon po prostu jeb. I tutaj... wow, wow, wow. O właśnie. Oberwało mi to mocno. Przy troszkę źle ustawiłem. Tak to bym tak fajnie by z niej akurat wyleciał. Może będzie jeszcze druga, to chcę pokazać, jak to fajnie możesz się z niej wybić. Gdzie trąba wodna? Tam trąba wodna. Trzeba uważać, bo ona nas już tutaj też wciągnie damage zada. To chyba znaczy, że płyniemy na dobry kierunek. Nie. Płyniemy pod wiatr. Te, w momencie, kiedy się odświetlają. Ta strzałka się odświetla. Jak pokazuje kierunek wiatru, to ona pokazuje, jak źle płyniemy. Teraz płynę dobrze, bo jest na zielono. Natomiast tamto i płynę pod wiatr. I to jest głupie wtedy, bo traca prędkość. No
No i nie, 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 nie. Ale zjebałem. Łoch, to było głupie. Trochę mnie wciągnęło. Jeszcze raz, sorry. Kompletnie zepsułem taki fajny moment. Tak sobie strzelił. No i tak już nas nie dogonią. To znowu się fala pokaże i będzie fajnie. O, 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 mamy właśnie ten na wprost. Shit, 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 o. Musi być, ta smysł musi być idealnie. W 100% tak działam, o, tak. Nie możemy teraz znieść. Przynajmniej zniosą trochę. O. Pięknie. Się wybiłem nad tym. Później będę musiał jeszcze uważać na te trąby wodne. To jest tam na wprost, na mapie zaraz nam się wyświetli. O właśnie, wow, i teraz musimy zwiewać. Nie, 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 nie. Shit, jest dobrze. Wow, nie jest dobrze, ale jest w porządku jeszcze. Teraz muszę każdą omijać, bo nawet palnięcie delikatne już mnie zniszczy. Cholera, jeszcze tam ta następna leci, ona mnie już chyba zniszczy. No nie wygląda. Ja jeszcze nigdy tak tej misji nie zepsułem. Leci szybciej troszkę. Jest okej. 1000 metrów. Nie, 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 nie. Fale mnie zrzucają na boki. Jest gdzieś jeszcze jakaś? Nie, ale tam idzie wielka fala znowu. Do niej muszę być już ustawiony 100% tak perfekcyjnie, bo teraz mnie zniszczy. O, jest dobrze. Pięknie. Kurde, następna trąba. Nie, nie, ona leci po prostu na mnie. Shit. Obrót, obrót, zwalniaj. Jest, 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 udało się. Dobrze, że zwolniłem, bo bym leciał tamtej prędkości, to by zginął po prostu. Teraz mamy idealny wiatr już. Cyklon jest za nami praktycznie. Już wypływamy z tego. Właśnie. Możemy sobie pożeglować. Statek jest zniszczony strasznie, ale na szczęście ja tam mam edycję jakąś tam specjalną i ona się chyba nazywała Jackdaw, czy jakoś tak. Nie wiem. Nie, w sumie nawet nie wiem jaką mam edycję. Jakąś specjalną tam kupiłem. Kiedyś i ten. Już tam był Season Pass i jeszcze jakieś bajery dodatkowe na dzień dobry. To sobie zaraz ulepszę statek i pozmieniam wszystko, żeby było super. Fajna muzyka, uwielbiam ją. Grafika się zbugowała przez moment na horyzoncie. O, i znowu. Straight from the teeth of Neptune. I'm Edward. Much thanks for your aid back there. Aduwale. Ever been to Nassau, Aduwale? Not yet. By God, she took some knocks, didn't she? I think I'll keep her. All hands aft, lads. We're taking this one home. I tak by się mógł powiedzieć, chyba zakończył się pierwszy akt Assassina, ja bym to przynajmniej tak nazwał, bo to jest epickie.
I to było wszystko na dziś. Dzięki, że oglądaliście. Hejos.